Termostat niejeżdżony powinien właśnie być zamknięty, a ten widzicie jest całkowicie otwarty. Ugotowałem, nastawiłem go i teraz go gotuję. Ajajaj, zaparował mi telefon. O, tu mamy nagrzewnicę. 80 wpływu, 60 wraca. Pytanie, czy nagrzewnica jest zapchana, czy teraz jest po prostu coś zapowietrzone. Tu mi temperatura lata, najwięcej było 115, aż mi się czerwona lampka zapaliła. Zobaczcie, tu aż mi do 115 rosło i nagły drop do 97. I zaczęło nagle tutaj 17 stopni się, czyli coś się odpowietrza, nie? Minęło trochę czasu i wydaje mi się, że właśnie od gorąca silnika termostat się po prostu sam z siebie powolutku otworzył. 90 stopni elegancko w miejscu, 60 stopni, także dla mnie sukces. Jak się przegrzewa, nie może się odpowietrzyć auto, ugrzewamy je, wyłączamy, czekamy i od ciepła silnika to pójdzie na ten termostat, on się otworzy, to się wszystko spokojnie odpowietrzy i za pół godzinki, godzinkę już będzie elegancko działać. Takie proste niby odpowietrzyć po termostacie, ale to kurde zawsze jest problem. Cześć, witajcie. Właśnie diagnozuję Siriona i to jest ważne, 69 stopni. Diagnozuję termostat, ponieważ ogrzewanie w kabinie słabe. Nie wiedziałem, czy jest zatkana nagrzewnica, czy właśnie jest otwarty termostat. Myślałem, że klimatyzacja zimą, bo włączenie klimy w tym aucie powoduje, że non stop się kręcą wentylatory klimatyzacji, ale ochładzanie chłodnicy nie powinno nam ogrzewać małego obiegu nagrzewnicy, gdyby termostat działał poprawnie. No i właśnie jechałem tutaj nim przed chwilą, podczas jazdy schodziło temperatura nawet do 62 stopni, teraz stoimy w miejscu, temperatura powoli rośnie, ona potrafi urosnąć do nawet 78 stopni, ale w miejscu, jak tylko zaczynamy jechać, no to pęd powietrza nam chłodzi przez chłodnicę cały samochód, cały silnik, no i dlatego właśnie nie ma ogrzewania w kabinie, także zdecydowanie trzeba... A co tu kliknąłem? O Jezu. A, chciałem sprawdzić przebieg. Zdecydowanie trzeba po prostu wymienić termostat. A przy okazji wymiany termostatu postaram się podłączyć reduktor szeregowo. Zobaczymy, czy mi się to uda. No ale teraz robię taką szybką wstawkę i właśnie z tym małym testerkiem od Launcha, takim graficznym, który tutaj mi pomógł to zdiagnozować, żeby nie musieć się bawić tym dużym. Dobra, tutaj coś naklikałem, nie wiem o co chodzi z tymi japońskimi zegarkami. W Hondzie też tak było, że jak się klikało, to się wyrównywało do jakiejś tam równej godziny. Nie wiem po co to jest, jak ktoś wie, niech powie. Ja to dzisiaj kończę tą wstawkę, mam diagnozę pewną, że to będzie termostat, także o tyle dobrze. Dla Was to będzie chwila, dla mnie no widzimy się zapewne jakieś kilka dni lub nawet może tygodni. Zobaczymy, jak tutaj się uda z czasem i z pogodą. No i cześć, witajcie ponownie. Ja już odkręciłem termostat, jak widać jest cały czas otwarty, powinien być zamknięty. Będę wymieniał go na jakąś TAMA, podobno jakiś dobry zamiennik. Tutaj jest numer, porównamy sobie, czy wszystko dobre, made in Japan. Tak to wygląda, zaraz Wam pokażę w środeczku. Tutaj podłożyłem butelkę oraz taką dużą, taką, nie wiem co powiedzieć, miskę taką, żeby tam nie wykapało za dużo, poleciało jakieś pół litra. No i termostat niejeżdżony powinien właśnie być zamknięty, a ten widzicie jest całkowicie otwarty. No także to jest właśnie ciekawe, co tu się w tych termostatach psuje, że no tak to właśnie wygląda, że nagle się zacina, nagle przestaje działać. Sprężyny, termik, kurde, co tu się może zepsuć tak naprawdę, nie wiecie, jakaś blaszka, która reaguje temperaturowo, dwie sprężyny, uszczelka, no jak widać zaciął się. Tu jeszcze ważne, że zobaczcie, tu jest taki koralik do odpowietrzania, to jest takie coś, właśnie taki koraliczek, żeby łatwiej udało się odpowietrzyć układ i tu jest taki ząbek. Chodzi o to, że jak to będzie przykręcone na silniku, żeby właśnie był pionowo, na samej górze, żeby była właśnie ten koraliczek. Także domyślam się, że to może być jakiś taki znak, żeby koralik do tego znaku dać. Dobra, to wyszarpuję, skręcam i będzie po temacie. Dobra, już tam zamontowałem, przykręciłem na dwie śrubki, tamta druga jest tam. To jest oryginał, 80 stopni ma napisane, tamten też miał. Przy wyciąganiu tu go poruszyłem i wygląda na to, że on po prostu ten środek chodził na tym trzpieniu. Jak on był na maksa cofnięty, to się musiał zablokować czymś. No jak ruszyłem, spadło bokiem, rozerwało gumkę. Także on pewnie jeszcze by działał. Tylko może się przywiesił. Nie wiem, czy da się takie coś odblokować. Czy jak już raz się przywiesił, znaczy, że już będzie znowu się przywieszał. Nie mam trochę czasu na kombinowanie, także Wy mi napiszcie w komentarzach. No co, ja teraz muszę odpalić Sirionka, zobaczyć czy się grzeje, czy wszystko dobrze działa. No tutaj tak nawet w sumie dużo płynu żeśmy nie stracili, to właśnie z tej butelki. Także tyle co było na maksa w zbiorniczku wyrównawczym, to sobie weź się i będzie dobrze. Także tu obleję wodą ciepłą, żeby zmyć trochę tego płynu, nie wiem czy to żrące, nie żrące. Dla rąk na pewno żrące. No to dajcie mi się tu ogarnąć i odpalamy zaraz z testerem, będziemy patrzeć jak się nagrzewa, jak się będzie zachowywać temperatura płynu. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Przebieg, jak tu się sprawdzało przebieg? Chyba tym, tak. Taki jest przebieg, o Jezu. Przebieg zatrąbiłem, 5,6 stopnia, płyn też ma 5 stopni, także jest git i co, odpalamy. Dziadyga odpalony i postaram się tutaj wam pokazać jak to się będzie nagrzewało. Włączymy sobie na 2 nawiew do kabiny, żeby ten nasz termometr tutaj nam jakoś mówił ile jest nadmuchu z kabiny. A, czekajcie, jakoś go tu trzeba sprytnie wsadzić, żeby się nam nie obracał. No, na razie jest 5 stopni, cudów nie ma, no 6, powolutku. Może ja się przejadę po prostu, żeby go nagrzać. Tak będzie szybciej, będzie lepiej. Dobra, to ja się rozłączam i za jakiś czas, jak się kawałek przejadę, to zobaczymy. Tutaj nie ma niestety odczytu temperatury, jest tylko, że jest zimny. To jest to, na zielono to jest zimny. No i za gorąco to jest ten czerwony właśnie, ten HF czy w ogóle high, ten C to jest chyba cold. W cytrynie mam niebieskie akurat, tu jest zielone. O, 14 stopni, 15, no to dobra. Widać tu w miejscu, że coś idzie. Tu jeszcze na razie 3 stopnie z nagrzewnicy. No, ciepłe nie jest. Gaz się jeszcze nie włączył. Nie wiem przy ilu się przełącza ten gaz. Troszeczkę gazu dałem. No to chyba jednak zrobimy sobie ten test w miejscu. Na razie 3,5 stopnia z nagrzewnicy. Też mogło się wszystko troszeczkę zapowietrzyć, nie wiem. To się wszystko okaże. Ogólnie jak się zacznie jechać, to najszybciej to odpowietrza, najszybciej nagrzewa silnik. No ale warunki mamy jakie mamy. 3,7 stopnia. Cold. 45 stopni. To się dojdzie, jak nagrzewać i znowu jak spadnie bardzo temperatura w dół, to znaczy, że to jest moment, w którym się otworzył termostat i się po prostu wymieszały płyny z dużego i małego obiegu. Dobrze, o, tutaj 4 stopnie się zaczęły z nadmuchu niby robić. 4,1, coś tam się ruszyło. Gaz jeszcze nie. Nie wiem jak ta kontrolka działa, chyba jak jest czerwone to czeka, a jak się przełączy i na przykład świeci się na czerwono, to będzie, że jest na rezerwie. W ogóle coś się ostatnio zepsuło, że cały czas mi rezerwę pokazuje, także to jest Prince. Ja z Prince'em tam za bardzo nie wiem, jak to wyregulować. No nie przeszkadza, na przebieg się raczej jeździ jak zawsze. O, już tu już zgasło, że jest zimny. Czyli tam pewnie przy 50 stopniach może gasnąć. 4, 3. Wiecie, też temperatura na czujniku, a realna temperatura w układzie wszystkiego dookoła, to też jest czasami dwie różne rzeczy. No ale niech się grzeje. 4 minuty 20 sekund mamy około 4,5 stopnia. Mamy 70 stopni. Ten max i min to jest tylko z tego obszaru pomiarowego, czyli tylko z tego grafu. Bo minimalnie to było 5. Szkoda, że nie dali min, aktualnie min z grafu i na przykład historical min, czyli na przykład 5 stopni. Albo historical max, żeby tutaj dać historical, czyli historycznie największa i najmniejsza wartość. To by było fajnie. Pięć stopni. Przy 80 się powinien tam coś tam zacząć dziać z termostatem, nie? Tutaj troszeczkę gazuję, żeby mu przyspieszyć te grzanie. Ten budzik jest dobry, to wygląda po prostu jak budzik, taka narośl, narośl postawiona na desce rozdzielczej. Dobrze, 78 stopni. Ja już nie będę się bawił gazem. Tutaj mamy 5,5. Pytanie, czy nagrzewnica jest zapchana, czy teraz jest po prostu coś zapowietrzone. Najwyżej będziemy jeszcze nagrzewnicę płukać, czyścić. Mamy 80 i czy będzie taki nagły drop, jak się zacznie termostat otwierać? To jest ciekawe. Gaz jeszcze nie ruszył. Tu jest reduktor, jeszcze jest równolegle, ja go planuję dać szeregowo, żeby się szybciej przełączał na gaz. Stopni. Ale jestem ciekawy, czy się w miejscu odpowietrzy tam układ, czy jednak trzeba zacząć jechać, żeby tym wszystko bełtało, telepało, po dziurach się przejechać, hamować, przyspieszać. Zawsze warto, nie? Czasem przygazowanie też daje dużo. Dał mu na zimnym. Dobra, powiem wam, że trochę to długo trwa. Już prawie 8 minut tutaj siedzę. Także po prostu idę się przejechać, niech to się odpowietrzy, może załapie. Tu szybko zobaczcie, było 92 i nagłe takie dropy, widzicie? Takie dropy, to jest według mnie odpowietrzenie się bąbli powietrza. Także jadę się przejechać, żeby to przemęczyć. Zobaczcie, tu aż mi do 115 rosło i nagły drop do 97 i zaczęło nagle tutaj 17 stopni, czyli coś się odpowietrza, nie? Włączyłem klimę, żeby też ochłodzić chłodnicę, no i dalej jadę się przejechać, żeby to odpowietrzyć. No i powiem tak, tu to chwilę skaczę, 60 stopni, 50 stopni, 60, znowu 50. Tu mi temperatura lata, najwięcej było 115, aż mi się czerwona lampka zapaliła. Także no, on się jeszcze odpowietrza, także 108, 102, aktualnie 107. Jakieś, o, zobaczcie, było 33 stopnie. Nagle było 33 i znowu spada. Czyli po prostu walczy o to odpowietrzenie. No ale temperatura jest dosyć wysoka. Nie wiem, jakie macie sposoby na odpowietrzanie przy takim zapowietrzeniu, bo tu jest reduktor jeszcze wysoko, wyżej niż głowica, równolegle z nagrzewnicą, także nie może tego ciągu złapać. O, zobaczcie, 22 stopnie. Także zostawię go po prostu, może niech on się na spokojnie otworzy. Zgasiłem go, niech się chłodzi. Tutaj na nagrzewnicy jest na maks, dwójeczka wentylator. Słyszę, że na dworze wentylator chodzi cały czas. Zobaczymy, co się dzieje z temperaturą. Takie proste niby odpowietrzyć po termostacie, ale to kurde zawsze jest problem. 99 stopni jest na czujniku. No trudno, niech to sobie odpoczywa. Ugotować się nie ugotuje, za jakiś czas jeszcze raz tu przyjdę, odpalimy go, przejdziemy się, zobaczymy, co będzie. Wentylator chodzi. O, ten wąż jest zimny, możemy w termowizji sobie zobaczyć. Tu hamulce 50 stopni. No. Reduktor 80. Tak ciepły to pewnie dawno nie był. Do nagrzewnicy 50. Tutaj sam silnik 80 parę, 50 ma ten wąż, a górny chłodnicy 25, czyli on w ogóle chłodnica tutaj nie zaczęła pracować, czyli się w ogóle nie otworzył termostat, nie? Do nagrzewnicy 60, ciężko mi tu ująć. Tu jest 51 wąż, a tu jest drugi zimny 32. No także może się to otworzy jakoś. Tutaj ten stary termostat ugotowałem, nastawiłem go i teraz go gotuję. Ja pierdzielę, się wystraszyłem. Tu widać, że się cofnął. Widzicie, otwarty jest. Ajajaj, zaparował mi telefon. Tu widać taką szczelinę. O, tu. I tutaj jest na długim tym tutaj pindolku cofnięte. Ciekawe, czy by się drugi raz teraz znowu, jakby nie wiem, po jakimś ugrzaniu, czy by się znowu zawiesił, czy by wyskoczył z tego pindolka. Tamten, nie wiem, czy robi tamę, bo ma nazwę tama, czy działa w ogóle ten zamiennik, czy po prostu jest ciężko odpowietrzyć przez reduktor LPG. Zobaczymy. Na razie Sirion sobie stygnie. Zobaczymy, co się uda. No dobra, ten oryginał jeszcze działa, czyli po prostu był dziwnie zawieszony. No i ta uszczeleczka tutaj ucierpiała niestety. Nie wiem, od czego ona jest. Tutaj taka, o, musiałem ją przerwać, żeby ją wyjąć, no bo już nie było sensu, żeby tam była taka podarta. Minęło trochę czasu i wydaje mi się, że właśnie od gorąca silnika termostat się po prostu sam z siebie powolutku otworzył. Tutaj mama była w sklepie. 62 stopnie stabilne tutaj mamy z nawiewu. Także jest dobrze. Ja idę się przejechać, zobaczyć, co się będzie wydarzało z temperaturą. Jest klimatyzacja włączona, żeby też nam wychładzała bardziej chłodnicę. Także w takich warunkach zobaczymy, jak się zachowa temperatura. Także trzymajcie kciuki. No elegancko, powiem wam, podczas jazdy jest takie 88, 92, czyli okolice 90 stopni. Na szybę nawet momentami było 85 stopni na dmuchu. Aż się wyłączał od zbyt dużego gorąca, ten termometr się wyłączał. 64. Tak jak stoimy w miejscu, także spoczko. Jeszcze sobie zobaczymy, ile tutaj nam nadmucha na klatę. No powiem wam, cieplutkie powietrze jest. Dawno takiego nie było. Ja już podejrzewam, że rok temu się zawiesił ten termostat. Bo kiedyś jechałem na wymianę alternatora. Nie tą awarię, którą niedawno naprawiałem, alternatora z mostkiem prostowniczym, tylko w ogóle wymianę całego alternatora rok temu. Ja jechałem i naprawdę po 15 km było ledwo ciepłe powietrze, nie? Także już wtedy musiały być problemy. Ja myślałem, że to będzie zakamieniona nagrzewnica, ale jak widać, ta nagrzewnica na szczęście jest czyściutka. Ale i tak tutaj płukanie układu chłodzenia by się przydało, bo jest brzydki płyn, taki rdzawy jest. 90 stopni elegancko w miejscu, 60 stopni, także dla mnie sukces. Sukces. No dobra, fajnie. Tu mamy przebieg zarejestrowany. Jest dobrze. No i pod maską jak to wygląda. Na nagrzewnicę jest tyle. Tu około 60 stopni. Górny wąż chłodnicy. Obydwa są ciepłe, takie wyczuwalnie ciepłe ręką. Ile tutaj jest? No powiedzmy, że do 80. Reduktor. Węże reduktora. 70 plus. Tu ile wody wciągnęło? Nie wiem, czy coś wciągnęło. Może troszeczkę. To się jeszcze wyrówna, jak on dopiero sobie ostygnie, nie? No dobra, także działa. O, tu mamy nagrzewnicę. 80 wpływu, 60 wraca. No i po takim dłuższym postoju mamy ile teraz? 86 stopni. Z nawiewu 65. Także będzie działać. Chyba co? Kończymy. Dobra, reduktor szeregowo chyba w innym filmie zrobię. Także trzymajcie się. Cześć. A, no i właśnie podsumowanie. Czyli jak się przegrzewa, nie może się odpowietrzyć auto, ugrzewamy je, wyłączamy, czekamy i od ciepła silnika to pójdzie na ten termostat, on się otworzy, to się wszystko spokojnie odpowietrzy i za pół godzinki, godzinkę już będzie elegancko działać. Także działa, jest dobrze, trzymajcie się, cześć!